Szanowny panie marszałku, prawo do aborcji to prawo człowieka. Prawa kobiet to prawo człowieka. Dziękuję bardzo, panie pośle. Rzeczywiście uważam, że powinniśmy pracować nad projektami, które zostały wniesione. Jako jedyny członek prezydium zamówiłem już ekspertyzy dotyczące zgodności z konstytucją tych projektów dotyczących aborcji, które zostały wniesione między innymi przez posłów związanych z państwa koalicją. Z części tych ekspertyz wynika, że wniesione przez was projekty są sprzeczne z konstytucją i pragnę przypomnieć, że zgodnie z międzynarodową doktryną praw człowieka prawo do aborcji nie jest wpisane do katalogu praw człowieka, do żadnej konwencji międzynarodowej, która obowiązuje Polskę, zaś prawo do życia jest prawem, które gwarantuje polska konstytucja. Oczywiście co do zakresu regulacji będzie nas tutaj różniła opinia i dlatego będziemy dyskutować. Natomiast pragnę, jeżeli pan wywołał mnie do głosu, pragnę poinformować pana o tym.